Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę z tematem winiety. Winieta jest kwestią bardzo kontrowersyjną, sporną. Toczą się o nie boje w internecie i nie tylko. I ja dzisiaj chciałam swoje 3 grosze w tym temacie dorzucić. Od razu na początku powiem, że nie jestem wielkim fanem winiety. Ale nie dlatego nie jestem fanem, że uważam, że nie można w jakiś sposób ingerować w zdjęcie na poziomie programów graficznych i że zdjęcie musi być takie, jakie zostało zrobione, bo jestem jak najdalsza do tego. Jestem za ingerencją zdjęcia, nawet czasami dosyć znaczną. Natomiast nie podoba mi się winieta jako taka. I mam na to uzasadnienie. Generalnie winieta służy wydobyciu głównego elementu ze zdjęcia. I to jest ok. Czasami są sytuacje, w których nie mamy wpływu na otoczenie, w których robimy zdjęcie. Zwłaszcza jeżeli to jest na przykład jakiś reportaż, gdzie na dodatek wszystko się szybko dzieje i nie ma nawet możliwości takiego super precyzyjnego zakomponowania tego zdjęcia. I trzeba wtedy sięgać po innego rodzaju zabiegi, żeby potem to zdjęcie nasze dobrze wyglądało. Ale sam fakt tego, że próbujemy wydobyć ten element, ten główny motyw tego głównego bohatera ze zdjęcia, jest ok. Dla mnie przeszkadzający jest sposób, w jaki ta winieta jest zbudowana. Generalnie winiety powstały z wad obiektywów. No może nie wad, ale powiedzmy niedoskonałości. Czyli mocniej naświetlony środek zdjęcia i niedoświetlone narożniki. Większość fotografów unika na poziomie obiektywowym winiety. Nawet obiektywy przy opisie obiektywów uważa się, że im mniejsze winietowanie, tym lepszy obiektyw. Dla mnie problemem w tej winiecie jest to, że jest płaszczyzna zdjęcia, i my czy program nakłada tą winietę na płaszczyznę zdjęcia. Nie bierze kompletnie pod uwagę tego, co na tym zdjęciu się znajduje. Nie bierze pod uwagę płaszczyzn, rozłożenia świateł, różnych tam elementów, które tam są, tylko po prostu jakby płaszczyzna zdjęcia jest dla niego, dla tego filtra, czy dla tego programu, który nam to buduje, jest ważna. Oczywiście są programy, które dają możliwość troszeczkę większego panowania nad nią, czyli ustawienia sobie środka w innym miejscu, ustawienia sobie kąta rozmycia, kąta przenikalności tej winiety. O ile zgadzam się z samą ideą, że fajnie jest właśnie wydobyć ten element główny ze zdjęcia, że to jest dobre i potrzebne, o ile nie mam, jak już wspomniałam, żadnego problemu, żeby robić to na poziomie programów graficznych, to nie podoba mi się właśnie ten sposób nakładania tej winiety na zdjęcie. I dzisiaj chciałabym pokazać, jak ja myślę o winiecie i co ja robię, kiedy potrzebuję mieć trochę, użyć czegoś w rodzaju winiety, ale jednocześnie nie chcę, żeby to było widoczne na zdjęciu, że to jest winieta. Kiedy chcę, żeby ten zabieg był może nie neutralny, ale powiedzmy delikatny, żeby nie rzucał się w oczy, żeby nie był number one zdjęcia i żeby w tym zdjęciu nie stanowił jakby głównego motywu, głównego zabiegu, tylko jednak uwaga, żeby była skupiona na tym, co się dzieje na zdjęciu. Wybrałam specjalnie tutaj do tego filmu stosunkowo takie proste zdjęcia, żeby łatwo było od razu zauważyć, jak to się buduje i też jakie są wady i zalety tego sposobu. Ja sobie zrobię tutaj nową warstwę. Nałożę sobie, jakkolwiek, tu użyję akurat kamera RAW, ale to nie ma znaczenia. Ale to nie ma znaczenia, jakiego sposobu winietowania, jakiego sposobu winietowania użyjemy. Oczywiście tutaj jest tylko tam jeden suwak bez dodatkowych rzeczy, ale to jakby na poczet tego, o czym mówię tutaj w zupełności nam wystarczy. Dobra. Czyli mamy tutaj zdjęcie z nałożoną mechanicznie winietą przez program. Tak było, tak jest. Oczywiście
od razu widać, że rzeczywiście te boki, że to jakby nasza uwaga siłą rzeczy skierowuje się na główny motyw na zdjęciu, no bo to jest takie patrzenie jakby tunelowe trochę, czyli chcąc nie chcąc patrzymy na środek. Czy jednak można to zrobić w inny sposób, żeby wzrok ukierunkować na ten główny element, a jednocześnie nie mieć tego właśnie takiego mechanicznego, tej mechanicznej winiety, która mi trochę kojarzy się z reflektorem, który po prostu rzuca światło na środek zdjęcia. Moja propozycja jest następująca. Wyłączyłam teraz tą warstwę z tą naniesioną winietą. Robię nową warstwę. I tak jak wspomniałam, nie będę tutaj używała żadnych masek, ani żadnych skomplikowanych zabiegów, bo chciałabym, żeby to mógł użyć każdy, kto nawet nie jest dobrze, kto nie jest zaawansowany w Photoshopie. Więc wystarczy po prostu stworzyć dodatkową warstwę i tyle. Mam tą warstwę, mam to moje zdjęcie pod spodem, wybieram sobie narzędzie pędzel tutaj, wybieram sobie tutaj, muszę mieć kolor na wierzchu czarny, no bo będę czarnym malowała, więc wybieram czarny i tutaj przezroczystość ustawiam na 10%. I to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że malowanie po warstwach zazwyczaj dobrze jest robić, mając bardzo niskie krycie. Oczywiście to powoduje, że to, co namalujemy, jest nieprecyzyjne, ponieważ kilka razy w jednym miejscu jedziemy pędzlem. Ale to jest właśnie zaleta, a nie wada. Ponieważ w naturze nic nie jest precyzyjne. Nie ma tak, że natura odcina od linijki, tu się coś kończy, tu się zaczyna. Zawsze są pewne nierówności, są pewne niedoskonałości i to potem powoduje, że dany zabieg wygląda naturalnie. To jest właśnie ta przewaga ręcznego rysowania nad tą winietą, która powstaje poprzez użycie filtra, bo tamta winieta jest absolutnie doskonała, jest wyliczona matematycznie, jest kółko i tego kółka równomiernie wszystko się rozchodzi, ale niestety nasza podświadomość wyłapuje takie rzeczy, bo ona jest jakby przystosowana do tego, żeby wyszukiwać pewne wzorce. I ona widzi, że tu jest równo, na tym rogu jest równo, na tym rogu jest równo i na tym rogu jest równo. I że wszędzie jest dokładnie tak samo. A przecież na zdjęciu sytuacja jest różna. I ona może wymagać z jednej strony większego przyciemnienia, z drugiej strony mniej. Z jednej strony większego łuku, z drugiej mniejszego. I to, że ten łuk będzie szedł nierówno, bo będzie szedł po płaszczyźnie, która na tym zdjęciu się znajduje, to właśnie spowoduje, że uzyskamy ten efekt naturalności, czy powiedzmy zbliżony do naturalnego. W związku z tym wybieram tutaj właśnie tą opacity, tą przezroczystość na 10%, żeby raczej kilka razy w jednym miejscu ruszyć pędzlem i właśnie, żeby to nie pokrywało się dokładnie jedno w drugim, tylko czasem gdzieś coś tam bokiem wyszło, bo dzięki temu uzyskam ten efekt naturalności. Dobra, teraz tak, powiększam sobie trochę ten pędzel, bo on był większy i zastanawiam się, co ja chcę tutaj na tym zdjęciu zrobić. Gdzie ja chcę tą niby winietę umieścić. Przyjmuję, że na tym zdjęciu moim głównym elementem, na który chcę, żeby się kierował wzrok, jest ten tutaj, ten krzaczek na środku. Czyli muszę tutaj to wszystko wokół niego troszeczkę wyciemnić, żeby właśnie skierować uwagę takim właśnie tunelowym patrzeniem na nie. Czyli pierwsza rzecz, którą robię, to oczywiście mogę sobie tutaj to zrobić na tym śniegu tutaj. Czyli delikatnie jadę tutaj, sobie troszeczkę zmniejszę, żeby lepiej to widzieć. Ok, delikatnie jadę tutaj, o, jadę po tych, podobnie jak winieta, ale jaka jest różnica? Niby ja wykonuję też ten ruch, ale on nie jest w każdym miejscu taki sam. On nie jest symetryczny. Z jednej strony może być ciemniej, z drugiej jasniej. Trzeba się zastanowić na przykład, z jakiego kierunku pada światło. W kierunku, jeżeli na przykład tutaj wiemy, że światło pada z tej strony, tak, bo widać, że te drzewa są tutaj jaśniej oświetlone, czy światło pada z tej strony, to wtedy ten cień po tej stronie może być ciemniejszy, aniżeli ten po ten. Bo w naturalny sposób te drzewa przysłonią tutaj ten fragment. No ale tutaj już zrobiłam ciemno. Co z tym fantem zrobić? No to bierzemy gumkę. Bierzemy gumkę
Wybieramy, tutaj jest narzędzie gumki, wybieram sobie przezroczystość też tylko 10%. Ustawiam sobie tam określoną wielkość i delikatnie zdejmuję tutaj to przyciemnienie, okay? Żeby ono było mniejsze. Oczywiście można też uzyskać zmniejszenie natężenia tego, co narysowałam, za pomocą tutaj tej opacity, tej przezroczystości w palecie warstwy i która dotyczy tej naszej konkretnej warstwy poprzez jej zmniejszenie. Ale wówczas odnosi się to do całego zdjęcia. Nie dotyczy to tego fragmentu, który akurat mi tutaj przeszkadzał, tylko zmniejszyłabym jakby całą tą warstwę, natężenie tego bym zmniejszyła. Czasem, to też oczywiście jest dobry pomysł i też można tak zrobić, bo czasem po prostu po namalowaniu wszystkiego, nawet w różny sposób, okazuje się, że no jednak całość jest za ciemna. Trzeba trochę ją tam rozjaśnić. Ja zazwyczaj maluję całość, tak jak wydaje mi się, że jest dobrze, a potem na koniec ewentualnie sobie tą po całości sobie to troszeczkę osłabiam. Gdzie jeszcze można w takim razie tutaj w tym wypadku coś jakby domknąć? Gdzie to można jeszcze tutaj namalować tym ciemnym pędzlem, żeby to domknąć? Wracam do pędzla. Oczywiście trzeba myśleć o tym, jak cienie układają się w naturze. Czyli mamy tutaj ten śnieg pod drzewami. On jest jasny, bo jest śniegiem, tam się odbija światło i tak dalej. Ale to, co jest między drzewami, zawsze jest ciemniejsze od przestrzeni, która jest otwarta. W związku z tym można wykorzystać tą koncepcję i jeszcze bardziej tutaj przyciemnić te partie. OK, czyli tutaj, trochę tu, ale trzeba też pamiętać, żeby nie przesadzić znowu, dlatego że, żeby się nie okazało, że tu nam się po prostu czarna plama zrobi. Więc, OK, dobra, tutaj trochę mamy tego. To samo tutaj, pod tymi drzewami. Po tej stronie trochę mniej, bo światło pada z tej strony, w związku z tym tam siłą rzeczy będzie troszeczkę jaśniej. Dobra, czyli tutaj wtedy możemy dodać jeszcze więcej. Dobra, tu mamy to przyciemnienie. Teraz tak, co z krawędziami? Bo normalnie jak jest winieta, to no, oczywiście no, na dole narożniki, ale to czasami ta powierzchnia zaciemniona jest całkiem spora. Teraz tak, ponieważ tutaj mamy drzewo, tak, to na nim ten cień, on może się w różny sposób układać. Tego dnia, jak widać na zdjęciu po chmurach, niebo było zachmurzone i tutaj są jakieś tam troszeczkę niebieskich dziur, więc ono mogło prześwitywać w różny sposób. Mogło być takie, że no tu widzimy taką, tak widać tu taką smugę światła rzuconą na śnieg. Więc mogłoby być tak, że tutaj jest troszeczkę ciemniej, ok, tutaj też może być ciemniej. Na niebie oczywiście też odrobinę, ale z niebem trzeba uważać, ale to do tego dojdę, dobra. Tak samo tutaj, cienie, które już są, też można pogłębić, też można uczynić je troszeczkę ciemniejszymi. Dobrze, ok. I takimi drobnymi ruchami, jeden przy drugim, po prostu nie powstają nam wówczas plamy, nie powstają smugi, nie powstają jakieś dziwne, nie wiadomo skąd, wzięte rzeczy. Tutaj dodamy jeszcze trochę, a potem odrobinę gumką to osłabię, żeby to się ładnie jakby wpasowało w to, co tam jest. I oczywiście też czasem nie ma się co bać smugi, bo czasami smuga też może w naturalny sposób występować na zdjęciu. Tylko trzeba po prostu myśleć. Trzeba myśleć o tym, jak układają się płaszczyzny, gdzie może powstać cień. Czyli tu mamy jedną płaszczyznę, to jest ta płaszczyzna drogi, która tutaj idzie, tej drogi ze śniegiem. Potem jest ta płaszczyzna drzew i znowu płaszczyzna nieba. No ja wiem, że niebo to nie płaszczyzna, ale powiedzmy, tak? I teraz można porównać. Tak było, tak jest. Tak było, tak jest. Oczywiście ktoś może zupełnie inny obszar zarysować, mając inną koncepcję. Chodzi mi tylko o pokazanie, że jakby mamy coś w rodzaju winiety, dla mnie tu jest ciągle za dużo jeszcze tego, że mamy coś w rodzaju winiety, która powoduje, że ten obraz nam się
troszeczkę domyka po bokach, od góry, od dołu, po narożnikach, wyróżnia ten motyw na pierwszym planie, ale nie mamy takiej winiety. Oczywiście można powiedzieć, że przydałoby się jeszcze bardziej wyróżnić ten krzaczek i tą winietę pogłębić. Co zatem można zrobić, żeby wydobyć jeszcze ten główny motyw? Otóż zamiast zadziałać ciemnością, można zadziałać jasnością. Czyli można zrobić sobie kolejną warstwę, tym razem ustawić kolor malowania na biały, wybrać pędzel, troszeczkę go zmniejszę sobie i bardzo delikatnie pojechać po tej choince. No ale nie wygląda to dobrze, nie? Dlatego warto jest zmienić sposób mieszania warstwy na overlay. I teraz tutaj rozjaśniamy sobie. Może być też na miękkie światło, ale overlay daje więcej takiego błysku, takiej właśnie świetlistości. Więc jeżeli delikatnie, bo potem jak bardzo mocno się maluje po warstwie overlay, to ona czasami potrafi takie dziwne, jakieś takie nienaturalne właśnie kolory wyciągać. Ale jeżeli robimy to delikatnie, bielą, to się super sprawdza. No więc tutaj właśnie jedziemy sobie po tym. Troszeczkę na te krzaczki też warto jest dodać, które są w tle, po to, żeby to jakby w taki, właśnie żeby tą naturalność zachować. Tutaj mamy już tą jasność, tak, na tych drzewach w tle, więc robi nam się taka smuga tego światła, ale na tym krzaku jest jej najwięcej. Tym bardziej, że tu mamy taką jasną smugę światła, która i tak się na tym krzaku pewnie położyła, no ale w stopniu zbyt małym w naszej opinii, czyli w mojej opinii w tym momencie. I tutaj, ok. I mamy ten krzaczek rozjaśniony. I teraz tak, taka była winieta, którą robi program, a taki mamy efekt, kiedy robimy to własnymi rękami. Czyli tak było z winietą taką zadaną przez program, a tak ja zrobiłam. A taki był punkt wyjścia. Taki jest punkt wyjścia, taka jest winieta zrobiona przez program, a taka jest moja. Ja zdecydowanie wolę ten sposób uzyskiwania tego wydobycia głównego motywu ze zdjęcia, ale oczywiście to każdy tutaj sam musi ocenić, co kto lubi i co kto jest w stanie też w danym programie uzyskać. Teraz mam tutaj drugie zdjęcie. Ono jest inne, bo ono nie ma nic po bokach. Ono tu ma tylko tą płaszczyznę, jakby dwie płaszczyzny, tego stawu zamarzniętego i nieba. Więc ale chciałabym, powiedzmy, w tym zdjęciu też wydobyć jakiś główny motyw. Przyjmijmy, że tym głównym motywem będzie ta wyspa z takimi tutaj roślinami w środku. Na początek zrobię sobie też tutaj tą winietę, taki mechaniczny sposób, żeby ona była, żebym miała co porównywać po prostu. Teraz ją wyłączę i już przychodzę do rysowania. Czyli dodaję sobie warstwę, wybieram brush, przezroczystość 10%, czarny do przodu, z klawiatury X. Zamiana tych kolorów to jest X z klawiatury, myk, 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 myk. Dobra, czyli wybieram sobie czarne, ustawiam sobie pędzel tam na odpowiednią wielkość i zaczynam od narożników, tak jak przy winiecie, ale bardzo delikatnie jadę. Bardzo delikatnie. Tutaj pojadę, tutaj, tutaj. A te białe partie sobie na razie jeszcze na chwilkę zostawię. Teraz widzę, że jak to pojechałam w jedną stronę, drugą, to mi się zrobiła taka smuga. Ona mi się nie podoba. Dlatego ustawię sobie tą przezroczystość, opacity na jeszcze mniejszą, czyli na 5%. Ok, i teraz jadę. Dobra, też się robi smuga. Dobra, delikatnie. Delikatnie, bardzo delikatnie. Na takich partiach trzeba bardzo delikatnie jechać pędzlem. To muszą być takie posunięcia naprawdę mini. I one dopiero przez to, że się nawarstwiają, to one właśnie wtedy wchodzą w ten pejzaż, bo ja akurat dzisiaj pejzażowe zdjęcia wybrałam, no ale oczywiście dotyczy to każdych zdjęć. One wchodzą w ten pejzaż w taki niezauważalny sposób, ale nie ma nigdzie wyraźnej granicy, gdzie to się kończy, gdzie to się zaczyna. Tej granicy nie widać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie to jest wiele posunięć pędzla o bardzo niskim natężeniu, a z drugiej strony dlatego, że to jest nieregularne.
że nawet gdybym ja tutaj robiła to tym pędzlem, ale w taki sposób bardzo regularny, to też byłoby to zauważalne. Ok, teraz przejdę do nieba. Tutaj też bardzo delikatnie pojadę. Tak. Jest jeszcze jeden sposób, żeby to się jeszcze bardziej wtopiło w zdjęcie, czyli zmiana sposobu mieszania warstw, czyli wybieram tutaj multiply, czyli tak jest normalnie, a tak jest multiply. I wtedy to mieszanie następuje jeszcze delikatnie. W przypadku białego overlay, w przypadku ciemnych kolorów to jest multiply. Tutaj mam kolejne zdjęcie. Ono jest samo z siebie dosyć ciemne. Przy tym zdjęciu chciałam pokazać, że winietę można zrobić nie za pomocą dodawania ciemnego, tylko za pomocą odejmowania ciemnego. Czyli to, co robiłam na tym pierwszym zdjęciu, na tym krzaczku, który trochę rozjaśniłam, żeby ten efekt skupienia spojrzenia właśnie na tym elemencie był silniejszy, tutaj zrobię to, ale bez dodawania tych dodatkowych ciemnych partii. Czyli biorę brush na 10%, przezroczystość. Tutaj daję sobie nie czarny, tylko biały tym razem. Warstwę ustawiam sobie na overlay, tak jak w przypadku tego pierwszego zdjęcia i delikatnie maluję po tej części, którą chcę rozjaśnić. Tam, gdzie po pierwsze tą, którą wybieram do rozjaśniania, ale w trakcie wybierania takiego elementu trzeba też pamiętać, że to musi być jakieś w miarę sensowne. Czyli tak jak teoretycznie światło mogłoby się, powiedzmy, na tym zdjęciu układać. Można odrobinę ten pień od dołu zwłaszcza, no bo skoro tutaj mamy światło, no to tutaj na tym pniu to światło też może się ślizgać. Warto jest obserwować, gdzie to światło w taki naturalny sposób się układa i te partie troszeczkę rozjaśniać. Ok. Można tam też rzucić odrobinę światła, trochę mniej niż na przód, bo ten przód jest tak jakby dla mnie w tym momencie najważniejszy, ale inne elementy też czasem warto odrobinę zaznaczyć, bo to wtedy świadczy o tym, że światło w tym miejscu, gdzie robiliśmy zdjęcie, może układać się właśnie w jakieś takie plamy albo w jakieś takie po prostu, że mogą się pojawiać jakieś takie miejsca, gdzie się przebija, tak jak tutaj na przykład przez drzewa, właśnie w taki nieregularny sposób i wtedy to daje usprawiedliwienie tak jakby temu, że to jest takie tutaj jasne. I wtedy jest wrażenie, że to jest naturalne, no bo tu jest plama, tu jest plama, tu jest plama, tam się zaświeciły listki, tutaj trochę się świeci, ale ta rzecz jest najważniejsza. Jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że to jest jeszcze za mało tego rozświetlenia, no bo to oczywiście ten overlay daje taką właśnie świetlistość, sposób mieszania tych warstw wydobywa tą świetlistość, ale też no, dzieje się to troszeczkę kosztem tego nasilenia. Więc można stworzyć sobie wówczas kolejną warstwę, również na overlay i na niej jeszcze trochę porozjaśniać właśnie ten element, który uzna za ważny. I teraz mamy coś takiego, że naszym punktem wyjścia było takie zdjęcie, a mamy takie. Czy to jest za mocno, czy lepiej tylko z tą jedną warstwą, to już zostawiam do decyzji. Każdy będzie decydował, czy woli tak, czy woli tak, ale w moim odczuciu jest to na pewno fajniejsze niż taki efekt. Oczywiście czasami w pewnych sytuacjach taki efekt też może być dobry. Nie mówię, że to nigdy nie może mieć zastosowania, ale jednak w moim odczuciu rzadko są takie sytuacje, w których pomijając oczywiście, jak wspomniałam na początku, pomijając zdjęcia takie stylizowane na vintage'owe, czy w ogóle gdzie jest jakiś taki dziwny pomysł na zdjęcie, okej. Ale kiedy robimy takie zdjęcia po prostu
które mają być fajnymi zdjęciami, fajnie zakomponowanymi, gdzie coś ciekawego na tym zdjęciu się znajduje, to jeśli chodzi o metodę na wydobycie głównego motywu ze zdjęcia, to ja zdecydowanie wolę ten efekt niż taki. Żeby jednak, i gdyby ktoś jednak mimo wszystko uważał, że tutaj dookoła jest za jasno, to oczywiście przy takim rozjaśnieniu też można wziąć warstwę jeszcze jedną, którą na przenikanie Multiply i malować na ciemno, okay? I sobie tutaj niektóre partie jeszcze przyciemnić. Ale trzeba bardzo uważać, żeby z kolei tutaj nie wpaść właśnie w taką sytuację, że tutaj zaczną się robić w tle jakieś dziwne rzeczy, zaczną się robić czarne plamy jakieś, że będzie coś takiego właśnie bardzo nienaturalnego powstawało, bo nie chodzi o to, że coś jest naturalne czy nie, tylko że jak coś jest nienaturalne, to od razu przyciąga uwagę. Powoduje, że jakby, no pewnie wynika to z jakiejś takiej budowy naszego mózgu, który ewolucyjnie po prostu uczył się wynajdywać jakieś nieregularności czy jakieś nietypowe rzeczy, no bo to mogło być potencjalnie zagrożeniem dla takiego wówczas żyjącego człowieka. Więc myślę, że tutaj można trochę dodawać, ale znowu to jest nie wszystko, to co robię jest nieregularne, w jednych miejscach bardziej, w drugich mniej, ale trzeba przy tym myśleć o tym, gdzie potencjalnie, jak mogłoby się to ułożyć. Jak potencjalnie takie światło ewentualnie. Dla mnie to jest już za bardzo, bo tu się znowu taki reflektor trochę zrobił, więc ja bym przynajmniej tą jedną rzecz zdjęła i wtedy byśmy mieli punkt wyjścia taki, a potem tak. Czyli mamy tą uwagę skierowaną tutaj, albo nawet jak ktoś chce, to jeszcze tak, ale dla mnie to już jest za bardzo. No ale powiedzmy, że tak. I mamy tak było, tak jest, tak było, tak jest. Oj, przepraszam. A tak wygląda ta winieta mechaniczna. Tutaj mam takie zdjęcie, na którym chciałam pokazać troszeczkę inne podejście. To znaczy takie same w zamierzeniu, ale trochę inną technikę. Mianowicie, jest zdjęcie, na tym zdjęciu ja bym chciała, żeby ta grupa drzew była wyróżniona. Ale to zdjęcie ma dosyć równomierne światło. Tutaj właściwie nie ma, no nie ma jak tego tak jakoś szczególnie wyróżnić, no bo ten głównym motywem to właściwie jest cały ten pasek. Tak w zamierzeniu to było, żeby jakby to był właśnie główny motyw zdjęcia. Ale teraz chcę je przerobić i chcę uzyskać inny efekt. Więc mogę to zrobić. Mogę to zrobić zamalowując wszystko, a mogę sobie też trochę w pewnych sytuacjach, bo to nie zawsze się sprawdza, sobie ułatwić. Czyli wybieram sobie narzędzie selekcji, tutaj elipsowe, ustawiam sobie tutaj rozmycie, tu mam na 50 punktów, to na początek wystarczy, pikseli, przepraszam, na 50 pikseli ustawiam, ok, i oczywiście tworzę sobie nową warstwę, aha, jeszcze zrobię ten mechaniczny filtr na wszelki wypadek, żebym miała do porównania. Dobra, wyłączę to. I teraz tak. Ustawiam sobie ten rozmycie na 50 pikseli. Nowa warstwa, ponieważ ona będzie ciemna, więc multiply. OK. I rysuję sobie tutaj owal. To nie musi być koło. To może być owal. No, powiedzmy, że mniej więcej taki. Plus, minus, na razie. Robię invert, czyli jabłko shift albo control na PC-cie, control shift i. I wtedy selekcja, do tej pory był wybrany ten obszar, a teraz jakby selekcja poszła na odwrotkę. OK, czyli i zalewam to kolorem czarnym. OK, czyli mamy taki efekt właśnie jakby była skierowana, jakby była w czarnym kartonie dziura wycięta. To jest za ciemne, bo nie chcemy całkowicie zasłaniać tego zdjęcia, tylko żeby tam była jakaś przezroczystość. Więc ustawiam, powiedzmy, na razie taką przezroczystość. Teraz jak patrzę na to, sądzę, że jest to przejście tutaj jest zbyt gwałtowne.
nie jest wystarczająco miękkie. Więc wchodzę w filtry, wybieram Blair Gaussian Blair, czyli rozmycie gaussowskie i tutaj sobie za pomocą tego suwaka mogę je zmienić i ciągnę do tego momentu, w którym jakby nadal widzę, że ten element jest jaśniejszy, teraz na przykład już zginęło to, ale nie jest to taki po prostu reflektor skierowany bezpośrednio na te drzewa. OK, czyli robię OK. I jaki teraz mam efekt? Teraz robi się wrażenie, że tam za tymi drzewami rozjaśniło się niebo, że chmury trochę ustąpiły i że tam jest jaśniej, no i że super, tak? I mamy ten główny motyw wyciągnięty. Ale niestety, powiedzmy niestety, ale nasza podświadomość będzie nadal doszukiwała się w tym pewnego wzoru, będzie widziała, że to jest po prostu coś za okrągłe takie, to tutaj coś jest. Więc można to zrobić. Dlatego należałoby to troszeczkę znieregularnić, że, jeśli mogę tak to nazwać. Czyli biorę sobie teraz gumkę i na tej warstwie, najpierw ją sobie powiększę jeszcze, ustawię sobie przezroczystość 10%, max to jest 10%, i będąc cały czas na tej warstwie, tutaj delikatnie usuwam troszeczkę, żeby rozbić tą regularność tego pierwotnego owalu. Tylko co jest ważne? Ważne jest, żeby iść za formą. Czyli jak tutaj idą chmury, to żeby ciągnąć tak, żeby nie ciągnąć tak nagle. Albo tak. Najważniejsze, żeby iść za formą. Czyli tak jak tutaj się układają chmury, tak ja troszeczkę rozbijam tą pierwotną formę tego owalu. I tak samo tutaj, na tej plaży, tutaj mogę sobie pociągnąć, nawet tutaj mogę dużo dać światła, bo tutaj przecież tak naprawdę za tych drzew to światło przebija w taki naturalny sposób. Mogę też sobie odziabnąć trochę tutaj, trochę większym pędzlem gdzieś dodać tutaj, żeby rozbić tą taką mechaniczne przysłonięcie całości. W naturze zawsze gdzieś tam, tu jest jaśniejszy kawałek nieba, troszeczkę mogło tego światła gdzieś tam przebłyskiwać, tutaj gdzieś się mogło odrobinę przebłysknąć, żeby dodać temu zdjęciu życia, żeby ono nie było tylko takie, że na środku jest jasny punkt, a reszta jest przysłonięta mechanicznie, to jest martwe wtedy, takie zdjęcie nie żyje. Dlatego ja staram się zawsze znaleźć te miejsca, w których mogą być pewne nieregularności, które mogę nawet, tak jak teraz tutaj, odrobinkę rozjaśnić, one będą miały, nie będą miały wpływu na to, że ten główny element będzie przyciągał uwagę, natomiast dodadzą prawdy temu zdjęciu, czyli takiej naturalności, tego, że tak mogłoby być w rzeczywistości być może, a przynajmniej jest to, a przynajmniej nie rzuca się tak bardzo w oczy, że tak od razu, że to jest nienaturalne. Czyli taki był punkt wyjścia i taki jest. Oczywiście też te chmury nabierają dramatyzmu teraz i tak dalej, no ale to jest jakby taki efekt poboczny. Czyli taki był punkt wyjścia i taki jest, tak to wygląda po tych moich zabiegach. A tak wygląda winieta mechaniczna. Taka jest, taka jest, taka jest, taka jest. Jeżeli komuś jest za mało, proszę bardzo, multiply i jeszcze odrobinę można sobie tutaj w tych narożnikach domalować. Ale to, co jest ważne, żeby... Oj, przepraszam, bo to gumka mi się wyłączyła. Ale to, co ważne, to jest to, żeby po prostu jechać po formie. Żeby podkreślać, wykorzystywać to, co tam w naturze było i... tak jak tutaj te chmury się tak układają, może mniejsze natężenie jeszcze, więc ten ruch pędza też powinien być taki, taki. Tutaj można, tutaj w narożniku, tą część można troszkę jeszcze tutaj jej dodać, żeby to się tak przymknęło wszystko w tym. I, czyli tak było, tak jest, a to jest...
A to jest ta mechaniczna winieta. I teraz jeszcze chciałabym na koniec powiedzieć, że warto jest obserwować bardzo dokładnie naturę, to co się dzieje w rzeczywistości wokół. Oczywiście robiąc zdjęcie, przygotowując się, kadrując, wszyscy to znają, wiadomo, to jest jasna sprawa. Ale warto jest też obserwować zdjęcia, które już są zrobione, na którym ten efekt tak jakby winiety wyszedł w naturalny sposób. Czyli przyjrzeć się, gdzie na zdjęciach, które już są zrobione, czy są to odbitki, czy są to zdjęcia w komputerze, nie ma znaczenia, ale po prostu obejrzeć je, gdzie ten efekt winiety, mamy wrażenie, że on powstaje w sposób naturalny i jak on się układa, jak on jest zbudowany i po to, żeby później móc go wykorzystać przy tych zdjęciach, przy których ktoś będzie chciał sobie po prostu go dodać w komputerze. I teraz tutaj mam takie jedno ze zdjęć, które przygotowałam do zaobserwowania. To są jakieś bagna w Campinosie, niedaleko Warszawy. I teraz tak, mamy tutaj jakieś tam wodę, rzeczkę, czy jakieś takie tam mokradła, z których wystają różne częściowo pewnie uschnięte drzewa i też dużo zwalonych drzew jest. I teraz tutaj, ponieważ tutaj w tym kadrze widać, że tam z tyłu jest trochę światła, które pada na te drzewa, tam w tle. Ale te drzewa tutaj, one są już ustawione tak, że one są już w cieniu, czyli tam już tutaj jest jeszcze więcej drzew, jeszcze więcej drzew, jeszcze więcej drzew. Tutaj są jeszcze jakieś krzaki i to wszystko powoduje, że tutaj tworzy się cień, że tutaj to światło nie dociera. To słońce tam już zachodziło, ono było dosyć niskie, więc nisko, zresztą to widać tutaj po tych drzewach, że ono tutaj jakby się prześlizgiwało, ale już tutaj nie docierało i tutaj też już nie docierało. W związku z tym tutaj zrobił się taki naturalny efekt winiety, czyli taki ciemny bardzo narożnik. To samo tutaj, ten cały dół jest tutaj po prostu bardzo ciemny. Tutaj troszeczkę światła od nieba, nie ze słońca padającego, tylko od nieba odbija się w tej wodzie, więc tu się troszeczkę rozjaśniło, ale tutaj było tam pewnie więcej śmieci w tej wodzie, ona już nie była taka jasna, więc ona już tego światła nie złapała po prostu, wchłonęła to światło w siebie. Więc mamy taką naturalną winietę. Dlaczego to nie robi wrażenia takiej winiety mechanicznie nadanej? Bo po pierwsze, mamy tą ciemność na dole, ale u góry nie. U góry te narożniki są czyste. Czyli po pierwsze, nie jest to kwestia aparatu, bo gdyby to była kwestia wadliwego czy słabego obiektywu, to by się zrobiły na wszystkich czterech rogach, zrobiłaby się ta winieta. A z drugiej strony, a przez to, że te rogi są pozbawione tej winiety, to ta powtarzalność, że jeden narożnik, drugi narożnik, została zaburzona. Czyli są tylko tutaj na dole. I na dodatek jest nierówna, bo z tej strony jest większa, z tej strony jest mniejsza. Z tej strony ma taki łuk, a z tej strony właściwie nawet nie jest łukiem, tylko takim jakby nawet wybrzuszeniem tutaj. W związku z tym to powoduje, że ten taki... O, ja może dodam tutaj warstwę, na której będę mogła to narysować i pokazać. Czyli buduje się taki tutaj, powiedzmy, o taki układ przyciemnienia. I on występuje tylko w tym miejscu, tutaj, już go nie ma. Oczywiście są jeszcze partie ciemne tu i tu i tu, ale to jest już drugi plan, który jest ciemny sam z siebie. Więc gdyby trzeba było tą winietę malować, to właśnie w tym obszarze, ewentualnie można by tutaj przy krawędzi. Można by się być może pokusić o jeszcze tutaj, o czy tutaj. No tam trochę też takiego zamglenia było, więc to też inna sprawa, ale no ale powiedzmy tak czy siak można byłoby ewentualnie gdzieś tutaj odrobinę być może. Aczkolwiek ja już bym tak nie robiła, zresztą widać, że nie zrobiłam, ale no ale powiedzmy, jakby ktoś chciał bardziej jeszcze to domknąć, no to może tutaj. Natomiast w moim odczuciu właśnie ten układ taki jest fajny. Tutaj są te takie jakby mgliste, jakieś tam te mgły się jakieś tam podnosiły. No, a reszta zdjęcia już jest po prostu taka naturalna. I właśnie przez to zderzenie ciemne, tu jaśniejsze, a tu naturalne,
to zdjęcie się robi ciekawe. Gdyby jemu nadać taką winietę po prostu mechaniczną, która jest z filtra, to by wyglądało tak. Mnie to boli. Ja bym tak, ja tak nie. Ja wolę zdecydowanie tak. Okej. Okay. Kolejne zdjęcie, na którym się zbudowała naturalna winieta również, to jest to. I tu znowu wezmę może nową warstwę. I tak, tu mamy tak. Tu mamy to zaciemnienie, tutaj, tu ono idzie, po czym idzie tutaj tak i tak. Czyli najjaśniejszy obszar to jest ten. Czyli mamy tak, tutaj jasny obszar, tu mamy te średnie tony, a tutaj są te ciemne. Czyli po pierwsze, co prawda tutaj mamy owal na środku, ale przejście z jasnego do ciemnego nie idzie regularnie, nie idzie tak, że tu jest ciach, 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 ciach i w związku z tym tu się tworzy narożnik i tu się tworzy narożnik, tylko mamy tutaj owal, a tu mamy nieregularne wejście. No, nawet można powiedzieć, że może i tak, o, aż tak. A tu mamy takie nieregularne wejście, czyli przejście pomiędzy tym obszarem, pomiędzy tym obszarem, a tym obszarem tutaj, czyli ta przestrzeń, tutaj ona jest nieregularna. I dzięki temu właśnie to zdjęcie wygląda fajnie, bo ono nie tylko, że wygląda naturalnie, ale dzięki temu też powstaje pewna dynamika w tym zdjęciu. Jeżeli mamy ten owal na środku i dookoła te ciemniejsze narożniki, to tak naprawdę to jest bardzo statyczne. To nic do zdjęcia nie wnosi. A tutaj to rozłożenie świateł i cieni, właśnie ono nadaje taką dynamikę temu zdjęciu. Na koniec jeszcze jedno zdjęcie, również z taką pewną dynamiką. Wybrałam, żeby łatwiej to po prostu pokazać, żeby to było łatwiej widoczne. Czyli tak. Tutaj mamy punkt ten taki najjaśniejszy, na który kieruje się uwaga, to jest gdzieś tutaj. Druga kolejność to jest gdzieś tu. A ta partia, ponieważ ona jest tutaj niebieska, jest ciemniejsza, ta partia tutaj zielonkawa, no taka powiedzmy burozielonkawa, tutaj te zielenie, tutaj one, czy te chmury tutaj też, tak? Bo tutaj niebieski nam domyka, a tutaj domykają nam te ciemne chmury. Ale warto zwrócić uwagę, że ta partia jest ciemniejsza, ta jest ciemniejsza, ta jest ciemniejsza, ta jest ciemniejsza, ta jest ciemniejsza. Teraz mówimy o ciemnym. Nie, może źle to pokazałam. Może ciemne zaznaczę innym kolorem. Dobra, ciemne zaznaczę powiedzmy niebieskim, czyli ta jest ciemniejsza, ta jest ciemniejsza, tutaj ta część jest ciemniejsza, ta i ta. I tutaj oprócz tego, że to jest najjaśniejsze i powiedzmy sobie to, ten drugi element, to pomiędzy tymi elementami, które tutaj są ciemne, występują też te elementy jasne. I one, czyli ta ścieżka tutaj, o tu i tu, i tutaj jest. I tutaj jest kawałek, więc to pokazuje, że to domknięcie nie musi się odbywać w taki sposób, że to jest wszystko zamknięte mechanicznie i równo, wezmę inny kolor, już się rozbujałam z tymi kolorami, i równo musi być, tu musi być ciemno, a tu musi być jasno. Nie, właśnie to powinno być nieregularne, powinno czasami wychodzić gdzieś poza kadr, czasami środek jest okrągły, a te cienie tu się układają w poziomie, a te jakoś po skosie się układają. Wtedy to zdjęcie się robi ciekawe, robi się dynamiczne, nabiera życia, zbliża się do rzeczywistości, zbliża się do tego, co potencjalnie mogłoby tam się wydarzyć, nawet jeżeli tak nie było, ale ktoś, kto to ogląda, o tym nie wie, więc potencjalnie, żeby mogło to się wydarzyć. I wtedy takie zdjęcie zaczyna żyć swoim życiem i zaczyna się robić fajne, interesujące do oglądania. W przeciwieństwie do takiego zdjęcia, gdzie po prostu na środku jest reflektor, koniec, kropka. I to chyba tyle, co miałam do powiedzenia dzisiaj na ten temat. I tak się strasznie rozgadałam. Zawsze mi się wydaje, że trzeba jeszcze coś powiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście proszę pisać, będę odpowiadała. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia niedługo.